Już w niedługim czasie wystartuje przetarg na modernizację ulicy Dworcowej oraz Bodycha w Piastowie na granicy z gminą Michałowice. Przebudowany zostanie 700-metrowy odcinek od skrzyżowania Dworcowej z ulicą Sienkiewicza w Piastowie do ulicy Górna Droga, która administracyjnie należy już do miasta stołecznego Warszawa. Aktualnie jesteśmy na etapie dopracowywania szczegółów przetargu. Mam nadzieję, że lada dzień przetarg zostanie ogłoszony. Myślę, że rozstrzygnięcie przetargu to jest kwestia, no może początek miesiąca października i wtedy planujemy, jeżeli znajdzie się oczywiście wykonawca, przetarg będzie rozstrzygnięty, że rok czasu będzie trwała inwestycja. Ulica Dworcowa aktualnie jest w przebudowie, jeżeli chodzi o sieć wodociągową. Miasto Piastów od końca kwietnia realizuje tam przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej. Oprócz jezdni, no to wiadomo, że będzie nowa nawierzchnia, ale po stronie północnej ulicy Dworcowej i ulicy kawałka ulicy Bodycha w Michałowicach będzie chodnik, natomiast po południowej będzie ciąg pieszo-rowerowy. Łączna długość tej całej przebudowy, rozbudowy, tak jak to można byłoby nazwać, to jest około tam 700 metrów. Planujemy jeszcze oprócz tego zlokalizowanie tam miejsc parkingowych. Będziemy mieli około 20 zatok parkingowych, gdyż no, jest to miejsce, w którym też mieszkańcy muszą parkować przy jezdni. Będą to zarówno zatoczki skośne, jak i równoległe. Inwestycja jest finansowana z wielu źródeł, to znaczy my jako powiat zakładamy tam dofinansowanie około 3 milionów złotych, miasto Piastów 1,5 miliona, gmina Michałowice 750 tysięcy, dodatkowo jeszcze z Nowego Funduszu Rozwoju Dróg mamy dofinansowanie na kwotę ponad 4 miliony 200 tysięcy złotych, łącznie szacujemy, że będzie nas ta inwestycja kosztowała jakieś 9,5 miliona. Oczywiście kwestia przetargu pokaże nam jakby realną kwotę, za ile po prostu wykonawcy będą w stanie się podjąć realizację tej inwestycji i wtedy być może my jako powiat będziemy musieli te środki uzupełnić. W inwestycje angażuje się powiat pruszkowski, miasto Piastów oraz gmina Michałowice. Na współpracę nie zdecydowało się miasto stołeczne Warszawa.